ponieważ o ile dobrze możemy zastosować Facebooka do naszych prywatnych potrzeb, jako komunikator, jako platforma do dzielenia się z naszymi znajomymi pewnymi treściami, które są dla nas interesujące, o tyle w momencie, w którym tym narratorem ma być już sklep, a nie osoba prywatna, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jak wygląda, opowiem Wam, bazując na swoim doświadczeniu i na naszej codziennej pracy, dlatego będę unikał tutaj pewnych teoretycznych rozważań, a postawię na to, co my robimy dla naszych klientów i na to, jak wygląda promocja marki przed Wami teraz. Zacznijmy od takiego rozłożenia tytułu na części pierwsze. Dlaczego mówimy o komunikacji, a nie mówimy o obecności, która jeszcze niedawno była takim właściwym określeniem na to, czego od Facebooka powinniśmy oczekiwać? Facebook stał się medium społecznościowym, które rozpoczęło pewną nową erę, czyli w pełni i na niespotykaną wcześniej skalę zaczęło wykorzystywać tam zastosowane narzędzia i tam tworzone relacje, także w budowaniu wizerunku firmy i w budowaniu jej komunikacji z klientami czy z potencjalnymi klientami. Obecność na Facebooku jest pewnym warunkiem wstępnym. Musimy stworzyć nasz fanpage, musimy wypełnić wszystkie pola informacyjne, musimy zadbać o to, żeby były grafiki, żeby było widoczne tam nasze logo i żebyśmy dali się znaleźć temu fanowi czy temu potencjalnemu klientowi, który nas szuka. Natomiast na samej obecności skończyć się nie można. Obecność nie niesie ze sobą żadnych korzyści, a jeżeli nie jest poparta stałą i bieżącą komunikacją, może być nawet czymś, co będzie działało na naszą niekorzyść. W tworzeniu strategii dla jednego z ostatnich naszych klientów musiałem zapoznać się z całym sektorem produktów czy producentów chemii gospodarczej i różnego tego typu specyfików. Jak się okazało, praktycznie żadna rozpoznawalna firma nie prowadzi swoich działań i promuje swojego produktu na Facebooku. A co więcej, zdarzają się takie profile jak ten, który widać tutaj w mojej prezentacji. Znana zapewne wszystkim marka Ajax. Jak widać, 21 marca 2013 jeszcze bardzo prężnie działała na Facebooku, bo inaczej nie można nazwać pewnej wspólnej akcji z pudelkiem, która, jak się okazuje, miała miejsce. Ale popatrzmy, jakie jest odczucie użytkownika, który wchodzi na taki profil w dniu dzisiejszym. Widząc, że ostatnia komunikacja odbyła się tutaj 18 marca 2013 roku, możemy zadać sobie pytanie tak naprawdę, czy jest jakikolwiek pozytywny objaw zostawiania takiego fanpage'a oraz on może stać za zakończeniem takiej komunikacji. Oczywiście wyobrażam sobie sytuację, w której Ajax stwierdził, że Facebook nie jest dla niego rynkiem i że specjalnych korzyści z obecności tutaj nie odnotowuje. Natomiast taka decyzja, czy owoc takiej decyzji, jaki widzimy tutaj na screenie, zawsze musi wynikać z pewnej nie do końca właściwie stworzonej strategii, albo z drugiej strony z niezbyt szczęśliwej jej realizacji. Ponieważ w momencie, w którym odnosimy się tutaj jeszcze do produktu, który jest jakiś masowy i powiedzmy, że nie musi aż tak budować swojego wizerunku, ponieważ jest rozpoznawalny i ma markę, którą już ugruntowała jego obecność przez lata na półkach, no to tutaj jest to jeszcze nazwijmy to wybaczalne, ale spróbujmy przenieść ten przykład na grunt sklepu internetowego, który buduje swoją popularność.
albo musi zbudować swoje zaufanie wobec potencjalnych klientów. W momencie, w którym weszlibyśmy na taki fanpage i zobaczyli ostatni post z 18 marca 2013, moglibyśmy nabrać pewnych wątpliwości do tego, czy ten sklep nadal działa, czy można tam zamawiać i czy rzeczywiście nasze zamówienie spotka się z jakąś szybką wysyłką lub nie. I wiadomą sprawą jest, że bardzo wielu ludzi taki kontakt uskuteczni bardziej w maila albo nawet przez telefon. Natomiast jest naturalnym procesem, że coraz więcej tego typu zapytań wpływa właśnie przez kanały social media, głównie przez Facebooka. I co więcej, sprawdzenie tego kanału dla wielu użytkowników dzisiaj staje się takim testem wstępnym na to, czy jest to marka, której mogę zaufać, czy jest to sklep, z którego usług jestem zadowolony i czy przede wszystkim ten zakup, którego chcę dokonać, będzie szybki. Przy dzisiejszej konkurencji takie rzeczy są bardzo ważne, a komunikacja stała, bieżąca i atrakcyjna na Facebooku może być tym języczkiem uwagi przeważy na Waszą korzyść w momencie konkurowania z jakimś innym sklepem. Jak się komunikować? Co jest naturalną drogą komunikacji dla sklepu ogólnie? Wziąłem taki przykład dość jaskrawy, ale najczęściej z taką komunikacją możemy się spotkać, wyłączając jakby sferę bardziej wizerunkowej komunikacji, czyli gazetka reklamowa. Jak widać, mamy tutaj bardzo dużo treści i bardzo mało przejrzystości i skupienie się tylko i wyłącznie na jednym przekazie. Jest to zrozumiałe w momencie, kiedy patrzymy na gazetkę reklamową hipermarketu. Natomiast ona jest wklejona tutaj dlatego, że nasze działania dla klientów zawsze rozpoczynają się od pewnej analizy ich dotychczasowych działań. I wielokrotnie wychodzi nam w tej analizie, że treść, która jest udostępniana na fanpage'ach lub na profilach na innych portalach społecznościowych, jest zawężona praktycznie tylko do przekazywania zdjęć swoich produktów, do kierowania linkiem do oferty na dany ciekawy produkt albo bez większej filozofii po prostu hurtem do wszystkich produktów, które się tam znajdują, a także nie tracenie czasu na takiego typu ekstrawagancje jak opisy czy jakiekolwiek grafiki przygotowane do promocji tychże produktów. Po prostu jest załączony link do sklepu, mamy wrzucone zdjęcie produktowe i tyle. Pytanie, czy o taką komunikację chodzi? Czy Facebook jest dzisiaj przestrzenią, w której możemy wysłać do większej liczby ludzi i nie tracąc papieru naszą gazetkę reklamową? Ktokolwiek z Państwa używa Facebooka do swoich prywatnych potrzeb, doskonale wie, że nie, bo wie, że fanpage, który przekazywałby mu posty w takiej formie i bez jakiejkolwiek strategii, bez przemyślanej estetyki czy pewnego schematu tych treści reklamowych, szybko zakończyłby współpracę z takim fanpage'em i po kilku dniach, czy nawet kilku postach po prostu zaprzestał obserwowania go. Nie jest to komunikacja, która pasuje do charakteru tej sieci i nie jest to komunikacja, która jest w stanie wywołać jakąkolwiek relację z Panem, ponieważ nie budzi jego zainteresowania, a budzi raczej w nim odczucie zaspamowania jego tablicy i pewnego przeładowania treści, której niekoniecznie nie chciał. Co więc zrobić, żeby było to bardziej skuteczne? Musimy przede wszystkim wyjść poza treści ofertowe i produktowe. Musimy sprawić, żeby nasz wizerunek nie był nudny, żebyśmy nie nudzili, prezentując cały czas ciekawe dla nas, ale musimy tutaj założyć ten subiektywizm, że to jest dla nas, właścicieli sklepów, ciekawa treść związana z naszymi ofertami, produktami czy przedmiotami. I pomyśleć szerzej o tym, jak rozmawiać z naszym fanem,
co on by chciał od nas usłyszeć, o czym chciałby z nami porozmawiać i co sprawiłoby, że w jego oczach stalibyśmy się kimś innym niż właśnie prowadzący hipermarket albo prowadzący targowisko. W lekko metaforycznym ujęciu chciałbym, żebyśmy przeszli od gazetki reklamowej Auchan, którą widzieliśmy wcześniej, do takiego oto magazynu marki. Jak widzimy tutaj, magazyn H&M. Co to oznacza? Oznacza to, że poza treścią produktową i ofertową, która też jest pożądana przez naszych fanów i która wiąże się z tematyką, w której się obracamy i jest bezpośrednią szansą na zakup. Musimy stworzyć całą gamę treści wizerunkowej, która nie tylko będzie mówić o naszych produktach, bo ona również musi być bezpośrednio z nimi związana i bezpośrednio do nich się odnosić. Natomiast musi być oparta na ciekawej treści i atrakcyjnie zaprezentowanej ofercie. Jeżeli rzucimy okiem na te okładki któregoś z magazynów H&M, zobaczymy, że jak na pewno ta pani jest ubrana właśnie w duchy tej marki, na co drugiej stronie zapewne będziemy mogli zobaczyć ofertę na najnowszą kolekcję tejże, to jednak mamy tutaj pewne dodatkowe wartości, takie wartości dodane dla fana, dzięki którym on nabiera zupełnie innego nastawienia do i inaczej zapatruje się na dyskusję z nią czy wchodzenie w interakcję. Widzimy rzut oka na trendy, widzimy pewne porady, widzimy wywiad, widzimy jakąś treść ekskluzywną. To wszystko może być realizowane za pomocą fanpage'a, za pomocą codziennej i bieżącej komunikacji, w której nie tylko będziemy przypominali o tym, jaką mamy aktualnie promocję, ale także będziemy pokazywali, kim tak naprawdę jesteśmy. A powinniśmy być ekspertami w swojej dziedzinie. I o tym dziś głównie będzie ten webinar. Skoro wiemy już, że nie wystarczy nam sama obecność i co więcej, ta sama obecność może być często dla nas zgubna. Ponieważ jeżeli ludzie chcą się dowiedzieć naszych danych adresowych, to raczej znajdą je w innych miejscach, a jeżeli chcą się dowiedzieć, czy jest aktywni w mediach społecznościowych, to niestety mogą się negatywnie o tym przekonać, widząc jedynie taką obecność. Skupmy się na tym, jak rozmawiać i czy możemy oprzeć się o pewien schemat, który będzie działający w każdej branży i którego zasady będą się sprawdzały w rozmowie z różnego rodzaju odbiorcami. No, odpowiedź jest niestety zawodem dla wielu z nas również, ponieważ nie ma jednego schematu, o który możemy się oprzeć. Dla każdej branży, czy dla każdej nawet firmy, uwzględniając jej specyfikę, musimy przyjąć pewien unikalny zestaw narzędzi i pewien unikalny zestaw treści oraz stylów, w jakich będziemy się komunikować z naszymi odbiorcami, fanami, a dalej także klientami. Możemy inspirować się tym, jak robiono to w przypadkach innych branż, jak robiono to w przypadkach innych firm. Natomiast kalkowanie jeden do jeden rozwiązań, które sprawdziły się w przypadku w jakikolwiek sposób innym od naszego, jest zawsze niebezpieczne. Nie tylko dlatego, że naraża nas na niemiłe spojrzenia właściwe plagiatorom, ale także dlatego, że wytrącamy sobie z dłoni pewne narzędzie do stworzenia własnego, niepowtarzalnego obrazu. Skoro możemy skupić się jedynie na sprzedaży i tworzyć takie treści, które pozwalają nam na tworzenie konwersji w naszej sklepie, to czy rzeczywiście ta treść wizerunkowa i lifestyle'owa jest jakkolwiek potrzebna na naszym fanpage? Oczywiście jest, ponieważ w momencie, w którym
postawimy jedynie na przekaz reklamowy, czy to za pomocą fanpage'a, czy za pomocą reklam zewnętrznych, nie jesteśmy w stanie uzyskać konwersji w przypadku każdego sklepu. Powiem na przykładzie. W momencie, w którym rozpoczynamy nasze działania dla marki, nazwijmy to nieoczywistej, dla przykładu należącej do rynku elektrycznego, handlującej częściami, wszystkim, co związane z elektroniką, od sprzętów poprzez najmniejsze części dla majsterkowiczów, ich treść na Facebooku może być skierowana właśnie do takich ludzi, którzy lubią majsterkować, którzy bawią się w elektronice i którzy poszukują takich części. Wypadałoby, żeby poza treścią ofertową, prezentującą to, co my możemy na sklepie zaproponować, otrzymali także coś bardziej skierowanego do ich potrzeb czy do ich zainteresowań. O tym będziemy mówić też dalej. Natomiast jak pokazują wyniki przy takiej komunikacji, i tak lwią częścią tych konwersji, tych przejść z Facebooka na sklep, bo tutaj to też trzeba dookreślić, są te posty sprzedażowe. Pojawia się więc pytanie, po co cała reszta treści i po co cała strategia takiej komunikacji wizerunkowej, skoro możemy skupić się na postach sprzedażowych i starać się, żeby z każdego takiego posta dokonywać sprzedaży. Nie jest możliwe tworzenie własnego wizerunku bez takiej treści lżejszej, bez treści niesprzedażowej. I nie jest możliwe, co idzie za tym dalej, stworzenie aktywnego kanału sprzedażowego i aktywnego kanału wizerunkowego w momencie zawężenia się do samej treści reklamowej. Nie możemy bazować na sprawdzonym rozwiązaniu w przypadku jednej branży i przenieść go do zupełnie innej. Każda branża, każda firma, uwzględniając ich trochę różną specyfikę, zasługuje na osobne potraktowanie i na zaproponowanie własnej drogi w social media. Po pierwsze po to, żeby znaleźć możliwie optymalne narzędzie do jej sukcesu, a po drugie także po to, żeby ten Facebook i generalne działania social media były pewnym wstępem do stworzenia własnego, niepowtarzalnego wizerunku dla tej marki. A więc, czy takie przykłady firm, których komunikacja na Facebooku jest ciężka z różnych powodów, bo mają nieatrakcyjny towar, bo ich grupa docelowa nie jest szeroko reprezentowana wśród użytkowników Facebooka, albo po prostu, które nie mają pomysłu na tworzenie pewnej treści wizerunkowej, czy wszystkie te argumenty przeciw oznaczają, że Facebook nie jest miejscem dla nich? Zdecydowanie nie i o tym zawsze mówimy, mówiąc naszym klientom, że jesteśmy w stanie kompetentnie zaopiekować się ich kanałem. Nie jesteśmy specjalistami od odzieży dla duchownych, a jednak prowadzimy z powodzeniem takie fanpage. Nie mamy pojęcia o jubilerstwie, a jednak jesteśmy w stanie tworzyć treści, które angażują fanów tym zainteresowanych. Nie mamy najmniejszego pojęcia o systemach zabezpieczeń, a jednak tworzymy pewne społeczności ludzi, którzy wokół tych tematów potrafią z nami rozmawiać, co więcej potrafią także sami siebie realizować, przekazując pewną wiedzę i proponując pewne tematy do takiej właśnie komunikacji. Wszystko to odbywa się pod szyldem marki, która tylko tworząc takie miejsce i tylko prowadząc tego typu komunikację, już spełnia pewien podstawowy cel płynący z obecności na Facebooku, którym jest budowa wizerunku. Tak. Nie możemy mieć złudzeń jednak co do tego, że Facebook tym przekazywaniem skutecznym naszego ruchu, w momencie, w którym już taką skuteczną komunikację zbudujemy, zapewni nam szereg konwersji. Facebook ma być
jedynie przekaźnikiem tego ruchu. To znaczy ma stworzyć odczucie, że jego oferta tego sklepu jest właściwa i że warto się z nią bliżej zapoznać. Natomiast brak takiego przycisku kup i brak pewnego modułu sprzedażowego w ramach samego Facebooka nie jest przypadkowo. Jest to bowiem sieć budowania relacji, jest to też sieć uzyskiwania rekomendacji, również od naszych znajomych. Natomiast ta rekomendacja nie jest równoznaczna z tym, że będziemy mieli zakup na naszym sklepie. Szereg czynników ma wpływ na to, żeby tego, że czy ten zakup dojdzie do skutku, czy też go nie będzie. To jak wygląda Wasza strona, to jak oferta plasuje się w konfrontacji z ofertą Waszej konkurencji i szereg innych czynników, które zazwyczaj sprawdzane są przez użytkownika już potem, jak zostanie przekierowany na Wasz sklep, zadecydują o tym, czy dokonany zostanie zakup. Natomiast Facebook sprawia, rodzi niepowtarzalną szansę zdobycia takiego użytkownika i co więcej, możliwości przedstawienia mu swojej oferty. O tym, jak ten użytkownik tę ofertę przyjmie, decyduje już wiele, wiele innych kwestii. O tym już wiemy. Tutaj niestety małe techniczne chwilki na nas czekają, ale z każdym tygodniem będzie w tej kwestii lepiej. Skupmy się na treści. Co więc zrobić, żeby gdzieś pogodzić te dwa różne bieguny? Jedną treść zupełnie wizerunkową, lekką i nie mówiącą wprost o produktach, a drugą treść, która ma jednak przypominać o tym, że jesteśmy sklepem i co więcej, ma mówić i prezentować ten sklep jako posiadający ciekawą ofertę i przede wszystkim otwarty na klientów, użytkowników i nowe zamówienia. Potrzebne jest stworzenie nowej, osobnej dla przekazu reklamowego i osobnej dla przekazu wizerunkowego. Te dwie podstrategie tworzą pewien ogólny, bardzo ogólny dokument, którego stworzenie jest początkiem jakiejkolwiek skutecznej komunikacji na Facebooku, czyli tak zwanej strategii obecności, komunikacji i promocji. Musimy w nim zawrzeć bardzo wiele elementów, które pozwalają nam na skuteczne tworzenie każdego jednego posta. W momencie, w którym marka posiada taki dokument jak strategia, może odwołać się do niego przed codziennym skierowaniem się do swoich fanów. Czyli jeszcze raz przypomnieć sobie, do kogo mówi, jak ma mówić, o czym i jaki jest cel tejże komunikacji. Widzę, że załadowała się nie ta prezentacja, która powinna, także już w ogóle obrazku zabraknie, no więc zapraszam do słuchania. Różnice pomiędzy postami reklamowymi, jadłowymi są bardzo duże, a jednak powinny się one uzupełnić, tematycznie poruszać wokół tych samych spraw i razem łączyć w całość. Dla przykładu, na fanpage'u, którego właścicielem jest sklep z odżywkami dla sportowców, więcej odżywkami bardzo specjalistycznymi, bo wegańskimi, bez GMO i innymi, czyli bardzo na czasie, moglibyśmy w złym przypadku zwęzić się jedynie do formowania przekazu o tym, czym jest nasz produkt. Jak jest wyjątkowy od nich, jak dobrze działa, jakie przynosi efekty, jak bardzo warto go wypróbować, jak jest przeceniony, jak znakomicie opakowany i tak dalej. Natomiast nie tworzymy społeczności wokół tego produktu. Społeczność sklepu Active Hero tworzymy z ludzi, którzy są zainteresowani aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz dietą i właściwym stylem odżywiania.
Posiadanie takiej grupy sprawia, że cały czas musimy wychodzić z pewną inicjatywą także w kwestii tematów, jakie podejmujemy. Takimi tematami są rozmowy o dyscyplinach sportowych, nowoczesnych, nowych, które możemy używać w naszym treningu, które możemy włączyć w nasz plan. Ciekawe pomysły na koktajle, różne dietetyczne porady, wszystkie te rzeczy, a także pewien aspekt lżejszy, czyli na przykład konkursy, czyli na przykład różnego rodzaju złote myśli motywacyjne, które także w takim przypadku są bardzo ważne. I w takim porządku komunikacji z jednej strony musimy mówić o tej ofercie, a więc w pewne cykliczne dni wyznaczamy sobie albo w cykliczne pory dnia, bo tutaj akurat mamy częstszą komunikację niż raz na dzień. Wyznaczamy sobie miejsce, treść produktową, a drugi dzień kolejny, czy w tym przypadku na przykład po południu, po porannym poście, gdzieś w nawiązaniu do tego posta proponujemy treść wizerunkową. Czyli w momencie, w którym zaproponowaliśmy rano na przykład pewien suplement diety, nazwijmy to wyciąg z zielonej herbaty, południowy post mówimy o tym, jak tegoż wyciągu z zielonej herbaty przygotować pewien koktajl na wieczór, który nie tylko będzie znakomity w swoim działaniu, ale także pozwoli nam cieszyć się smakiem. I dalej. W momencie, w którym promujemy od rana pewną odżywkę przedtreningową specjalnie dla biegaczy, na wieczór możemy przekazać im poradę o tym, jak poradzić sobie na przykład z bieganiem na twardym podłożu lub w wielkim upale, jaki teraz panuje. Po pierwsze, musi być to w odniesieniu do produktów, które promujemy, tak żeby wpłynęła dla fana dodatkowa wartość ze śledzenia tego fanpage'a, nie tylko możliwość zorientowania się w najnowszej, najciekawszej aktualnie ofercie sklepu, ale także, by mógł coś z tego obserwowania profilu wynieść, coś mógł zastosować do swojego codziennego życia, by tenże profil stał się dla niego źródłem ciekawej wiedzy tematycznej, tak by czuł, że jest we właściwym dla siebie miejscu. Jakie więc cele postawić przed sklepowym fanpage'em? Jakie cele postawić przed tą podwójną komunikacją, przed pogodzeniem tych wszystkich względów? Co powinno być efektem udanych działań w tej kwestii? Pierwszym mierzalnym, podstawowym efektem powinno być zbudowanie właściwego wizerunku marki. Tego właśnie dokonamy, właściwie dobierając treść oraz prezentując ją w taki sposób, by była łatwa do przyswojenia i by była tematycznie związana z tym, o czym mówimy. Zawsze określamy, że zadaniem marki powinno być zostanie ekspertem w swojej dziedzinie. A przez zostanie ekspertem w swojej dziedzinie jest pewnym wymogiem to, ażeby pozostać w tej tematyce, w której się obracamy. Jeszcze parę lat temu normalną praktyką było, że czy to na sklepowym fanpage'u, czy to na fanpage'u marki zupełnie innego sektora, treść wyglądała praktycznie tak samo jak na różnego rodzaju farmach fanów ze śmieszną treścią. Czyli słodkie kotki, demotywatory, treść tak zwana kwejkopodobna i tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo był to burzliwy czas, w którym marketerzy spierali się, czy to jest dobra taka, czy nie. Część po prostu jej używała, jakby nie robiąc sobie zupełnie większej, nie robiąc wokół tego większego problemu i ciesząc się ogromnymi zasięgami, które dzięki takiej treści uzyskiwała. Natomiast pytanie pojawiało się, czy treść tego typu jest w stanie jakkolwiek wpłynąć na decyzję zakupową klienta.
To znaczy, czy fakt, że ja widzę śmieszny demotywator na fanpage'u sklepu, którym chciałem kupić, sprawia, że w momencie, w którym jego oferta będzie dla mnie konkurencyjna wobec oferty gdzieś współzawodniczącego z nim sklepu, czy to przeważy szale na jego korzyść? Nie słyszałem o takich przypadkach i jedyną korzyść, jaką można z takiej treści wyciągnąć, jest zdobycie pewnego zasięgu. Natomiast jest to zasięg pusty, bo jest to zasięg zbudowany wokół masy niezainteresowanej naszym produktem i do której nie skierowaliśmy naszej oferty. Dlatego właśnie trzeba skupić się na budowie właściwego wizerunku, a do tego służy treść, którą promujemy. Nie ma jednego właściwego wizerunku dla wszystkich branż, dla wszystkich firm. Możemy nazwać ten wizerunek jakkolwiek ogólnie, możemy powiedzieć, że jest to wizerunek ekspercki. Mamy tu pewną zmianę. Mamy pewną zmianę. Widzimy wszystko? Jest ok? Dobrze. Przepraszam, mamy uaktualnienie. Właściwy wizerunek to kwestia indywidualna każdej branży, a często nawet firmy. Jedyna ogólna sprawa w tej kwestii wizerunkowej to to, jaki powinien być ten wizerunek. To powinien być wizerunek, to o czym mówiliśmy. I on będzie inny dla każdej firmy i dla każdej branży, ponieważ jeden będzie ekspertem w tworzeniu śmiesznych kursów, bo taki jest charakter jego marki, taki jest jego produkt. A inny musi przyjąć nawet troszeczkę sztywniejszy typ komunikacji, ponieważ w taki sposób rozmawiają jego. W obu przypadkach będzie to właściwe i choć mamy zupełnie dwa bieguny pewnej emocjonalności w takim przekazie, to jednak jest wyrazem pewnej wiedzy i właściwego zastosowania, jeżeli umiemy zdecydować się na jedną czy na drugą ekstremę lub poszukać czegoś pośrodku naszej marki. Pewne uniwersalne reguły, które w każdym przypadku będą nas przybliżały do tego właściwego wizerunku, to te trzy myślniki, które otwartość, interakcja i coś, co nazwałem byciem w temacie. Gdzieś po trochu już to ostatnio mówiliśmy, ale jeszcze do tego wrócimy, by szerzej o tym porozmawiać. Musimy być otwarci. Nasz kanał facebookowy, nasz fanpage musi stać się integralnym kanałem naszej komunikacji. Co się z tym wiąże? Musi być to też specjalnie traktowany kanał, ponieważ nie jest to telefon z sugestią, pochwałą lub uwagą, nie jest to mail, który przychodzi na naszą skrzynkę, ale jest to przekaz, który jest widoczny także dla innych i który także dla innych może stać się zachętą lub może być przyczyną zniechęcenia do naszej marki. Nagle nasza komunikacja jest poddawana ocenie recenzji innych potencjalnych klientów. Dlatego musimy dbać o to, by nawet te kwestie, z którymi się nie zgadzamy, były właściwie wyjaśnione, a także by podziękować na przykład za pochwałę, odpowiedzieć w jakikolwiek sposób na sugestie, tak żeby tę swoją otwartość na uwagi innych pokazać i wyrazić. No a w momencie, w którym coś z naszej strony poszło nie tak i rzeczywiście jesteśmy winni, musimy dać obraz nas jako szczerego i potrafiącego samokrytycznie podejść do tematu przedsiębiorstwa. Czyli musimy przeprowadzić cały proces, jak to nazwałem, posypania głowy popiołem publicznie. Zaproponować rozwiązanie, przeprosić za zaistniałą sytuację, zaproponować coś w zamian. Dać publiczny wyraz temu, że dbamy o naszego klienta i że zrobimy wiele, by nasz fan był naszym potencjalnym klientem, nawet w momencie, w którym jakoś się nie na nas zawiódł. Interakcja to
pewien stadium kolejny po otwartości. To znaczy, być otwartym, musimy decydować się na interakcję. Natomiast otwartość w sumie mogłaby się zamknąć na odpowiadaniu na zapytania, dziękowaniu za pochwały, czy ustosunkowywania się do uwag. Natomiast interakcja jest czymś więcej. Interakcja jest pewnym nawykiem, który sprawia, że każda reakcja związana z naszym przekazem lub każda aktywność fana, jaką pozostawia on w naszym kanale, spotyka się z naszą odpowiedzią. Prowadzimy fanpage jednego z jubilerów, w którym dominuje treść produktowa i dominuje też bardzo entuzjastyczna reakcja, głównie fanek na tę właśnie treść. Spotykamy się tam z masą komentarzy typu ślicznie, cudnie i jeszcze tego 10 rodzajów synonim dla tych słów. I tutaj z jednej strony wydawałoby się, że jest to idealne podłoże do interakcji. Natomiast co odpowiedzieć na 10 cudnie i co odpowiedzieć na 70 pięknie? Za bardzo nie da się robić, ponieważ wymagałoby to niesamowitych nakładów i też nie rodziłoby szczególnie owocnych konsekwencji dla marki. Natomiast nie można takich wyrazów entuzjazmu pozostawić samym. Chociażby polajkować taki komentarz, po prostu go polubić ze strony fanpage'a i odpowiedzieć na co któryś, porozmawiać, dlaczego coś się podoba, dlaczego akurat ten uważają, że jest piękny, albo w jakikolwiek sposób z takiej rozmowy wyjść też do większej akcji, na przykład konkursowej czy rabatowej, jakkolwiek wprowadzić jakiś element zabawy do tego typu działalności. My na przykład przekuliśmy to w taki konkurs o tym z wyborem nazwy dla ulubionej części biżuterii dla naszych fanek lub po prostu konkurs, w którym do wygrania by bony rabatowe na ten wymarzony dla nich wisiorek, czy kolczyki, czy pierścionek. Wszystko to nie odbyłoby się na innym fanpage'u tak dobrych warunkach, a tutaj jednak mogło zaistnieć i spełniło w pełni swoją funkcję. Pozwoliło nam w krótkim czasie zbudować bardzo zaangażowaną społeczność wokół produktu, ale również wokół marki, która swoim produktem tworzyła wizerunek. Po pierwsze, prezentując to, jak ta biżuteria jest wyrabiana, a po drugie, przyjmując takie formy, które sprawiły, że rzeczywiście nie było najmniejszych wątpliwości co do tego, że jest to produkt luksusowy i że może być on obiektem pożądania wielu kobiet. O tej interakcji pomyślcie jako o swojej siedzibie firmy. Czyli w momencie, w którym ktoś przyszedłby do waszego biura, zapukał, otworzył drzwi i po prostu powiedział dzień dobry. Normalną praktyką byłoby zapytanie, czym panu, pani pomóc. Natomiast często na Facebooku widzimy, że czegoś takiego brakuje, że przychodzą zapytania od fanów, pojawiają się komentarze, a nic dalej z nimi nie jest zrobione, brakuje jakiejkolwiek odpowiedzi marki. To jest bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ fan czy potencjalny klient, który zadaje pytanie i zadaje to pytanie w próżnię, no nabiera bardzo złego nastawienia w stosunku do takiej marki. I w moim przekonaniu marce bardzo trudno odrobić coś takiego. Oczywiście w momencie, w którym się to zdarza raz, gdzieś tam coś zostało przegapione, to każdy pewien taki czynnik techniczno-ludzki zrozumie. Natomiast jeżeli permanentną praktyką jest wrzucanie posta przez markę, a następnie brak jakiejkolwiek innej aktywności, odpowiedzi na poprzednie komentarze, odpowiedzi na posty na tablicy, niereagowanie na wiadomości przychodzące na fanpage,
Oznacza to praktycznie powrót do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do gazetki Auchan, tylko po prostu w troszeczkę ładniejszej formie estetycznej, z ładniejszym zdjęciem, z ładniejszym opisem. Natomiast to nadal nie jest dialog. To jest monolog, przekazanie najciekawszej oferty czy ciekawego naszym zdaniem posta i nic, co pozwoli stworzyć pewną grupę swojej marki i produktu. Naszym zadaniem tej interakcji i tej otwartości jest pokazanie, że jesteśmy w temacie, że potrafimy rozmawiać z naszymi fanami, że wiemy, o czym oni chcą rozmawiać i że my, jako marka, możemy służyć im w roli eksperta. I to słowo ekspert brzmi bardzo poważnie i często wywołuje w klientach takie uczucie, no, że stworzymy im coś nudnego i bardzo sztywnego na nim. A to zupełnie nie o to chodzi. Ekspert ma po prostu oddać nasze kompetencje w temacie. Czyli ma pokazać, że my potrafimy doradzić, my potrafimy zaproponować, my potrafimy zainspirować w tych tematach, w których działa marka, a niekoniecznie musi mieć to wpływ na styl komunikacji, ponieważ każda strategia zakłada pewien podział na taką treść typowo specjalistyczną, a także na treść humorystyczną, lekką, bo to ona pozwala nam budować zasięg. Natomiast nawet ta treść humorystyczna i lekka musi być zawarta w temacie, dlatego nie jest sztuką odrzucić wszelkie śmieszne obrazki i uznać, że będziemy komunikować się tylko poważnie, ale jest sztuką zastosować taki demotywator, czy taki śmieszny obrazek, który pozwoli po pierwsze połączyć to z naszą tematyką, a po drugie pozwoli nam gdzieś w odniesieniu do tego albo w zestawieniu z tym przedstawić naszą ofertę. Zabrakło kolejnych. Jest dalej. Jak stworzyć ekspercki wizerunek swojego sklepu? Tutaj miał być rzut na fanpage Gatty, ale przejdziemy od razu do posta. Prowadzimy fanpage takiej marki, którą panie zapewne dobrze znają, panowie, którzy chodzą z nimi na zakupy również. Rozpoznawalna marka, dlatego jest to zawsze troszeczkę łatwiejsze działanie w social media. Jest większa chęć ze strony użytkownika do takiej niesprowokowanej identyfikacji z taką marką. Natomiast w momencie, w którym marka prowadziłaby komunikację nudną albo oderwaną od tematu, no to nic korzystnego by z niej nie wychodziło i również nie dałoby się czegoś takiego komentować czy wchodzić z tym w reakcję. Dla Gatty pomyśleliśmy o odbiorcy i pomyśleliśmy o tym, o czym chce rozmawiać. Przede wszystkim jest to kobieta i chce rozmawiać o stylu, a że my jesteśmy specjalistami od nóg i od tego, jak je ubrać, no to wyszliśmy z tego do wyższych, do bardziej ogólnych treści. Tutaj mamy rzut na jeden z naszych stałych postów, które ukazują się w ramach cyklu na fanpage'u. Nazywa się on Street Style. Zawsze w jakiś sposób odnoszący się do mody, gdzieś łączący się z produktami, które wokół tego promujemy i przede wszystkim podejmujący temat aktualny, jakim są bieżące trendy modowe. Jeżeli odnajdziecie sobie Państwo ten fanpage i przejrzycie posty, zobaczycie, że notują one bardzo dużo reakcji, jest tam sporo dyskusji. W tych dyskusjach Gatta pełni rolę czy to moderatora, czy właśnie kogoś, kto tę wiedzę potwierdza lub dostarcza szerzej. I wokół fanpage'a tworzy się pewna grupa kobiet chcących rozmawiać o takich właśnie. Po czym jeszcze można ten ekspercki wizerunek poznać? Staramy się zawsze, aby z obecności fana na fanpage'u wpłynęła pewna korzyść dla niego. To znaczy coś, co może mu się przydać w codziennym życiu czy przy jakiejś okazji. Tutaj na przykład
uznaliśmy, że części naszych fanek w piątkowy wieczór przyda się porada o tym, co ubrać w weekend, z czym zestawić swoje rajstopy, z czym zestawić swoją bieliznę, co jeszcze dobrać, co jest modne. Dlatego tworzymy coś, co nazywamy inspiracją. Jest to cykl poradnikowy, powiedziałbym nie wprost, ponieważ gdzieś bazuje też na pewnym subiektywnym wyborze i nie wszystkim zawsze będzie pasował. Natomiast sądząc po reakcjach, które ogólnie są bardzo entuzjastyczne, jest to coś, na co fanki czekają i co ocenia. Po czym jeszcze poznać, że Gatta ma ekspercki wizerunek na fanpage'u? Po tym, co jest realizowane z założeń wcześniej wymienionych, czyli po skali interakcji. Zachęcamy fanki do zadawania pytań, z chęcią odpowiadamy na wszystkie z nich, a przychodzą one do nas w bardzo różnej formie, bo są to wiadomości wysyłane na fanpage, są to posty pisane na stronę, są to komentarze, są to różnego rodzaju zapytania czynione ze strony fanek w naszym kierunku. I nie jest to kwestia wyjątkowa, ponieważ tak samo byłoby na Państwa fanpage'ach, jeżeli tylko zaczęlibyście taką komunikację. Kwestią jest skala. Tutaj jest ich bardzo dużo, ponieważ jest to marka popularna i jej produkty cieszą się dużym zainteresowaniem. Natomiast w momencie, w którym fanpage zaczyna działać, jest aktywny i gromadzi wokół siebie coraz bardziej zaangażowanych fanów, to naturalną koleją rzeczy jest to, że tych pytań przybywa. Dlatego nie ma miejsca na zaniedbywanie takich kwestii właśnie komunikacyjnych i jest konieczne, żeby osoba odpowiedzialna za fanpage miała bardzo łatwy dostęp do informacji z zaplecza sklepu praktycznie. My mamy bezpośredni kontakt z ludźmi z Gatty, którzy odpowiadają za stan magazynowy, za dostawy i tego typu rzeczy, tak żeby te informacje od razu mogły do fana czy do klienta trafić za pośrednictwem fanpage'a. W momencie, w którym Państwo sami prowadzicie swoje kanały, jest to naturalne, że sami wiecie, jak to wygląda. Natomiast nawet przy takiej współpracy z agencją wystarczy po prostu tworzyć pewien bliski kontakt pomiędzy osobami odpowiedzialnymi z jednej strony za komunikację zewnętrzną, z drugiej za całe zaplecze sklepowe, tak żeby ten fanpage już pełnił rolę takiego informatora dla klienta. Ostatnia rzecz. Jest eksplogatta, ale nie jest sztywna, bo zapewnia też masę dobrej rozrywki. I tutaj chociażby rzut oka na nasz ostatni konkurs we współpracy z marką Evelines. Stworzyliśmy wakacyjny konkurs, ale takie konkursy to jest sprawa cykliczna. Czy to w odniesieniu do okazji, czy to w odniesieniu do świąt, różnego rodzaju wydarzeń bieżących. Wszystko to pozwala wprowadzić taki dodatkowy pierwiastek rozrywkowy na nasz fanpage. Pozwala stworzyć wizerunek marki hojnej i organizującej przestrzeń do rozrywki dla fanów. A to wszystko owocuje tym, że owszem, to zaangażowanie spada po takim konkursie, bo jest czymś naturalnym, że ludzie motywowani są nagrodami i konkurencją. Natomiast zawsze jest pewna fala zaangażowania potem, widać ten oddźwięk, widać skutki takich właśnie akcji, dlatego warto również o to zadbać. Jak osiągnąć podobny efekt na fanpage'u Twojego biznesu? Jeżeli nie jesteś ogólnopolską marką, nie masz rozpoznawalnego loga, nie masz historii reklamowej, nie wykupujesz swoich billboardów, dopiero zaczynasz. Też możesz to osiągnąć, owszem droga będzie dłuższa i możliwe, że nie przyjdą tak spektakularne efekty jak tu, ale to jest kwestią branży i budowanej latami marki. Natomiast dla swojej skali na swoim poziomie sukces możesz osiągnąć przede wszystkim definiując właściwie swojego odbiorcę.
Pomoże nam w tym to, że Facebook jest jednym z najlepiej spersonalizowanych miejsc do tworzenia przekazu reklamowego. Trzeba i można jak najdokładniej określić swojego odbiorcę. Określamy go, zawężając do miejsca zamieszkania, do języka, który używa, do wieku, do statusu związku, do faktu posiadania dzieci lub nie, do wykształcenia, do zainteresowań przede wszystkim. Te zainteresowania będą najważniejsze właśnie w drodze do jak najcenniejszego trafienia do naszego odbiorcy. Tutaj jest to, o czym mówiliśmy i to, co już widzieliśmy na przykładzie Gatty, czyli zdefiniowaliśmy naszego odbiorcę jako kobiety w wieku akurat od 20 do 50 lat. Za pomocą różnych postów z różną tematyką kierujemy się do różnych podgrup z tej dużej grupy. Dzięki temu w komunikacji możemy uchwycić tematy, które rzeczywiście budzą największe zainteresowanie i dzięki temu możemy właśnie zaczynać te różne dyskusje, potem brać w nich udział, a wszystko to skutkuje tym, że nasza relacja z tymi panami, potencjalnymi klientami albo obecnymi klientami, jest bardzo bliska. A więc stopniowo zadają oni teraz więcej pytań, sami odpowiadają na te pytania. Gdzieś od fana, zwykłego obserwatora przechodzą nawet do kogoś takiego jak ambasador marki. Mogą to robić także w przypadku waszego sklepu. I teraz pojawia się zupełnie druga pułapka, bo tak jak zaczęliśmy od Auchan i mówiliśmy o tym, że nie można tworzyć z fanpage'a gazetki reklamowej, tak samo nie możemy, no nie jesteśmy Mercedesem lub inną marką, która może stać magazyn zupełnie oderwany od swoich produktów. To, co mówiliśmy na jednym z slajdów tutaj. Konieczne jest stworzenie osobnej strategii dla reklamy, dla promocji produktów i dla tworzenia tego wizerunku. W momencie, w którym skupimy się wyłącznie na treści wizerunkowej, oddzielamy naszą markę od wizerunku. Zaczynamy tworzyć wizerunek fanpage'a, czyli kanał zaczyna żyć własnym życiem, nie pełni dla nas roli jakkolwiek pozytywnej, ponieważ gdzieś oddziela się od tego, co robimy na co dzień. Musimy połączyć te dwie rzeczy i musimy o tym pamiętać zawsze. Sklep, o którym już mówiłem wcześniej, z odżywkami dla sportowców, nazywa się Active Hero. I tutaj właśnie czyhała na nas taka pułapka. To znaczy, co zrobić, żeby ten fanpage nie skończył jako kolejna farma fanów motywacji, odchudzania się i bycia fit, tylko jako kanał sprzedażowy. No więc robimy to tak, że wykorzystaliśmy moc identyfikacji graficznej. W momencie, w którym przekazujemy nasz ciekawy post, on zawsze opatrzony jest obrazkiem z naszym logotypem, tak żeby odwoływać do naszej oferty, tak żeby przypominać o tym, kto ten przekaz formuje i dlaczego. A formuje go dlatego, że ma w swojej ofercie takie właśnie produkty, jak tutaj widać. Jednak no musimy zdać sobie sprawę z tego, że większość ludzi kończy swoją przygodę z takim postem na popatrzeniu na zdjęcie. I chociaż jest tam w rogu logo Active, to jednak nie do końca zawsze może być to jasne. Dla wielu to będzie zachęta do tego, żeby przeczytać opis. A w opisie, trzeciej dokładnie linijce, znajdą bezpośrednio adres do naszego sklepu. Często używamy właśnie takiego zabiegu. Nie mówimy my, nie mówimy nas, nie mówimy o sobie w formie bezosobowej, tylko mówimy właśnie www.activehero.pl przedstawia Wam nowość. Bardzo prosty zabieg na to, żeby od razu tworzyć hiperłącze, które kieruje do naszego sklepu, a po drugie bardzo zdrowy zabieg kątem przypominania panowi, który widząc na swojej osi czasu masę tych postów codziennie ukazujących się z różnych źródeł, ma prawo zagubić się w tym, kogo tak naprawdę polubił i dlaczego go śledzi.
takie zabiegi pozwalają nam jak najlepiej o tym przypominać i jak najbardziej skracać drogę fana do sklepu. A tam, jeżeli sklep ma dobrą ofertę i wygląda tak, że chce się na nim kupić, wszystko już jest przygotowane, żeby taka konwersja zaistniała. No i kolejna sprawa, co zrobiliśmy, by Active Hero nie skończył jako fanpage o byciu fit. Zapewniliśmy rozrywkę w łączności z produktami, czyli znów pojawia się ten aspekt lżejszy, budujący zaangażowanie i budujący też troszeczkę inny wizerunek marki. Organizujemy coś, co nazywamy sobie rozdawką. Konkurs o bardzo małej barierze wejścia, na zasadzie wrzuć swoją fotkę, wrzuć najbardziej motywujący ci film, wrzuć zdjęcie swoje po treningu i rozdawanie drobnych nagród dla tej marki, ponieważ to są zazwyczaj jakieś gadżety albo sample, a jednak sprawiające, że jest to na tyle atrakcyjny gadżet i bonus, że ludzie nie do końca wiedzą, co dostaną, bo jak tutaj Państwo widzicie, nie ma żadnego określenia tej nagrody, a jednak biorą w tym udział i chętnie w taką zapłacą. Zainteresowania to podstawa i to wszystko ważne, aby je znać i aby w odniesieniu do nich formować swój przekaz. Ale ważny jest również bardzo styl, w jakim to robimy. W momencie, w którym będziemy wiedzieli, o czym rozmawiać, ale nie będziemy wiedzieli jak, zostaniemy potraktowani jako ktoś nieautentyczny, a nasza komunikacja będzie uznana za sztuczną i nie będzie przyjęta tak dobrze. Jeżeli uwzględnimy fakt stylu, w jakim tworzymy posty i włączymy go do naszej strategii, mamy praktycznie gotowy przepis na to, jak tworzyć doskonałe posty. Jednak musicie powiedzieć, że cały ten przepis nie zda się na nic, jeżeli treści na nie będą reklamowane. Wszystko to dlatego, że w tych widełkach, czyli 2 do 5%, tyle wynosi średnia fanów, którzy widzą nasz przekaz bez reklamy. Znaczy możemy nazbierać tych fanów tysiące, możemy mieć tą liczbę, która gdzieś nas podbudowuje i sprawia, że mamy bardzo pozytywne myśli o naszym, mając tylu a tylu fanów, ale nie będzie ona miała żadnego wpływu na to, jaki zasięg ma nasz przekaz, ponieważ tylko taki mały procent może nasze posty widzieć. Konieczne jest reklamowanie swoich postów tak, żeby po prostu nie marnować tej komunikacji. Nie potrzeba tego majątku, bo wystarczy nam już 2 zł dziennie, aby taką kampanię reklamową uruchomić. Owszem, to będzie na małą skalę i to będzie minimalne, ale już pozwoli nam docierać do większej grupy, pozwoli nam wychodzić nie tylko do tych, którzy są naszymi fanami, ale także do tych, którzy poza tą grupą są zainteresowani naszymi tematami. Jak widać, jest w tym trochę kosztów, jest w tym dużo zasad, a jest mało gwarancji. I teraz pytanie zasadnicze, czy w budowę marki na Facebooku należy inać mało i powoli? Ja wybrałem takie słowo rozważnie, ponieważ mieliśmy taką falę klientów, którzy przychodzili myśląc o tym, żeby w kolejnym miesiącu mieć stuprocentowy zwrot tej inwestycji w tego Facebooka. No, po 2 miesiącach odchodzili, ponieważ takiego zwrotu nie było. Byli klienci, którzy myśleli, że w momencie, w którym poczwórny bóg reklamowy wrzucą w to narzędzie, to sprawa się rozwiąże. Oczywiście było lepiej, ale no, przy skali inwestycji nadal nie byli do końca zadowoleni. Rozważne korzystanie z tych narzędzi jest bardzo konieczne. To znaczy, jeżeli decydujemy się już działania w social media, to trzeba przejść od tej obecności do bieżącej komunikacji, o tym, o czym mówiliśmy, bo inaczej nasz dobry zamiar może być strzałem w stopę.
Ale tak samo rozważnie należy korzystać z formatów reklamowych, ponieważ część z nich nadaje się do prezentacji pewnego produktu i do angażowania ludzi zainteresowanych w pewnych branżach, a bardzo duża grupa innych może zupełnie tego zadania nie spełnić. Małe budżety testowe pozwalają gdzieś tam już oszacować wagę takiego narzędzia i zobaczyć, co ono może nam dać. Zresztą o narzędziach reklamy Facebooka będziemy mówić tutaj więcej i dużo konkretniej. 25 sierpnia na ostatnim webinarze z naszego cyklu, taki zaszczytny przypadek, żeby otworzyć i zamknąć, będziemy mówili o systemie reklamowym Facebooka jako narzędziu budowania zasięgu, też narzędziu budowania sprzedaży w sklepie internetowym. Zachęcam gorąco do rejestrowania się na ten webinar, a także na wszystkie inne, które co wtorek czekają na Was na naszym meetingu. No i ostatnia kwestia i powrót do naszego tematu, czyli jaka komunikacja jest w social media? Skąd wiem, że mój wizerunek jest zbudowany? Wiemy już, że nie wyraża tego liczba fanów, bo można mieć ich tysiące, a trafiać jedynie do procenta. Na Facebooku liczy się właśnie tylko tu i teraz. To jest pasek zasięgu pod postem. Ten jasny fragment, jaśniejszy fragment, to jest zasięg organiczny. On rośnie w momencie, w którym my płacimy za reklamę i w momencie, w którym ten budżet jest większy, to stopniowo ten ciemniejszy przejmuje tutaj większy. To jest początkowa faza postu. Do tylu osób trafiasz z innym postem, do tylu widzi Twój przekaz. Natomiast jest to zupełnie liczba oderwana od tego, ilu masz fanów. Koniecznie trzeba więc dbać o zasięg, a ten buduje się reklamując przede wszystkim celnie, ale również z dbałością o budżety, a co więcej, tworząc treść wiralowi, jak najciekawszą, ale zawężoną w naszej tematyce, tak żeby to wszystko tworzyło pewną całość. Łatwiej się buduje zasięg zdobywając reakcje, czyli tworząc taką treść, która zachęca fanów do polubień, która sprawia, że komentują, a najlepiej udostępniają u siebie. W momencie, w którym reakcje są częstsze i ten współczynnik zaangażowania jest wyższy, Facebook ocenia nasz profil jako ciekawszy, dlatego częściej proponuje nasz fanpage tym ludziom, którzy albo już go polubili, albo pasują do naszej grupy docelowej. Po prostu wówczas możliwe jest działanie na mniejszych budżetach i na większy zasięg. I taki akcent finałowy. To wniosek, że komunikacja to tylko cel pośredni. Nie wchodzicie na Facebooka po to, żeby się komunikować. Wchodzicie po to, ażeby wokół swojego sklepu zaangażowaną społeczność, która sama będzie rozmawiać o Waszych produktach, która gdzieś na swoich barkach również taką komunikację w jakimś stopniu przejmie i która będzie przede wszystkim odpowiadała na Wasz przekaz i będzie stawiała się w skórze potencjalnego.